Dzień dobry. Dzisiaj w pierwszym czytaniu bardzo Was do lektury tego czytania zachęcam. Jest takie niesamowite zdanie czy spostrzeżenie, które mi jest bardzo bliskie. Mianowicie jest tam mowa o tym, że Bóg poruszył serce króla perskiego, czyli poganina, nie Żyda, Cyrusa, do tego, żeby wydał dekret o odbudowie świątyni. Dlaczego jest mi to bliskie? Dlatego, że to jest bardzo ignacjańskie. Znaczy, Ignacy mówi, żeby szukać Pana Boga we wszystkim i we wszystkich. I to jakby nastawia człowieka wierzącego do całego świata pozytywnie. Znaczy, cały świat jest czymś, co do mnie przemawia w imieniu Pana Boga. Przez co Pan Bóg do mnie przemawia. I to jest niesamowicie fajna, uwalniająca myśl, że nie żyję w świecie, który jest dla mnie zagrożeniem, nie żyję w świecie, który jest dla mnie złem, ale żyję w świecie, w którym działa dla mnie Bóg. I myślę, że warto, żebyśmy jako ludzie wierzący sobie to przypominali, a robimy to bardzo niechętnie, że przez niewierzących, przez ludzi, którzy nie żyją w Kościele, nie są w Kościele, nie identyfikują się, Bóg też do nas mówi. Porusza ich serca. Oni nawet o tym do końca nie wiedzą, w ogóle o tym może nie wiedzą, bo jeśli są niewierzący, to w ogóle się do tego nie przyznają, ale to moją rolą jest, żeby być takim dekoderem, który dekoduje różne szyfry, które są do mnie wysyłane właśnie z całego świata, przez różnych ludzi, przez różne wydarzenia. To jest szalenie ważne, bo my nie jesteśmy religią, chociaż wiecie, że nie lubię tego słowa, która ma się schować w jakiejś swojej katakumbie, w jakiejś swojej zakrystii, w jakimś swoim malutkim, zamkniętym, zapyziałym światku, ale mamy być ekipą, która nasłuchuje z całego świata różnych głosów, różnych bodźców, próbuje je zdekodować i zobaczyć, na ile Pan Bóg i co Pan Bóg do nas mówi. Dlaczego? Dlatego, że jest potem druga strona tego medalu i to jest Ewangelia, kiedy Pan Jezus mówi, że nie zapala się świecy, żeby ją postawić pod korcem. Czy, że to, co dostaje, a dostajemy światło od Boga, nie od siebie, to, co dostaje, to, co otrzymuje właśnie z tych różnych źródeł, ma być przeze mnie tak przetworzone, żeby potem ludziom i mi oświecało drogę. Żebyśmy byli świadectwem w tym świecie. Nie ludźmi, którzy są wojownikami o prawdę, wojownikami o przyszłość Kościoła, ale mamy być świadectwem, mamy być ludźmi, którzy pokazują całym sobą w sposób normalny, codzienny, pokorny, że idę za Jezusem, że właśnie odkodowałem te różne głosy, słyszę Boga, widzę Boga w różnych wydarzeniach i się Nim z Tobą dzielę. Trzeba to robić na różne sposoby. Chcę się z Wami dzisiaj, znowu będzie się wokół mnie kręciło, podzielić jednym z takich moich sposobów. Facebook ma taką fajną funkcję, że przypomina różne wydarzenia sprzed lat. Jak prowadzicie Facebooka przez ileś tam lat, to on codziennie przypomina, można sobie włączyć tą funkcję, przypomina nam to, co pisaliśmy ileś tam lat temu, rok temu i tak dalej. Czyli dokładnie w tym samym dniu można się przenieść w czasie, w przeszłość. To jest fajna wycieczka dla mnie osobiście. I widzę, robię taką obserwację, odkąd odzyskałem swoje stare konto, i widzę po tych kilku tygodniach, jak sobie tam codziennie zaglądam, jak bardzo zmienił się mój styl pisania, zmienił się mój styl mówienia tego wszystkiego, co mówię na Facebooku. Kiedyś było strasznie dużo, bardzo dużo pobożnych rzeczy, takich wprost, mówienia o Bogu, właśnie, że Bóg jest dobry, dawania różnych cytatów ludzi świętych, mówienia wprost słowa Bóg i tak dalej. Od jakiegoś czasu tego nie robię, co jest też oczywiście kolejnym zarzutem przeciwko mnie. Ale dlaczego? Dlatego, że uzmysławiam sobie, że... Ale to jest moje, żeby to było jasne. To nie jest jakieś uniwersalne działanie dla całego Kościoła. Uzmysławiam sobie, że ewangelizacja, do której ja jestem zaproszony, nie polega na tym, że będę... nie wiem, właśnie mówił w taki sposób, jak mówiłem do tej pory, znaczy tak wprost o Panu Bogu, ale że spróbuję odczytywać Pana Boga przez osobistą modlitwę, co próbuję robić każdego dnia, różnie mi to idzie, ale generalnie to jest i się tego trzymam. Odczytywać Pana Boga, przetrawiać Go, mówiąc tak kolokwialnie,
i wypuszczać to w formie słowa, które jest dobrym słowem. To jest trochę właśnie takie zaplecze tego, co teraz możecie u mnie czytać. Dlaczego tak? I dlaczego ta zmiana tego hashtagu z Bóg jest dobry na ino miłość? Nie wyparłem się absolutnie Boga, który jest dobry, ale widzę, że żyjemy w takim świecie, gdzie te bardzo pobożne słowa wprowadzają więcej zamętu, w takim sensie, że kogoś to denerwuje, jest od razu odrzucane, a więc próbuję wykorzystywać język, który jest językiem tego świata, do tego, żeby ogłosić to, co sam przeżywam w relacji z Panem Bogiem, chociaż o nim wprost nie mówiąc. Jeszcze raz mówię, to nie jest zasada dla wszystkich. Absolutnie nie pretenduję do tego, żeby to była jakaś uniwersalna zasada dla wszystkich, którzy siedzą w mediach społecznościowych i są chrześcijanami. Absolutnie nie. Każdy z nas ma swój styl, każdy z nas mówi inaczej. Ja to czytuję tak i to słowo dzisiejsze jest dla mnie takim małym potwierdzeniem, że Bóg posługuje się różnym słowem, różnymi ludźmi, różnymi narzędziami do tego, żeby ogłosić swoją wolę. Bóg porusza serce Cyrusa, pogańskiego króla, do tego, żeby odbudować swoją świątynię, czyli miejsce swojej chwały. A Jezus mówi, to co otrzymałeś, to co dostajesz jako światło, to nie chowaj tego pod korcem. Pokaż to innym ludziom, ale pokaż to jako swoje, znaczy to już jest mój dopisek. Pokaż to jako swoje, jako coś, co jest twoim świadectwem życia. Pomyślcie dzisiaj, bardzo was do tego zachęcam, w jaki sposób mówimy o Panu Bogu, w jaki sposób głosimy Ewangelię, ewangelizujemy. Czy naprawdę za wszelką cenę chcemy po naszemu, od takich werbalnych właśnie słów, że muszą to być bardzo określone zwroty, określenia, poprzez, nie wiem, zewnętrzną formę, czyli na przykład strój, i trzymanie się różnych takich kościelnych terminów, czy to jest najistotniejsze, czy najistotniejsze jest to, żeby pokazać światło, że we mnie jest światło, że we mnie jest Pan, który działa pomimo mojej słabości i grzeszności, przemienia moje serce, a moje serce przemienione sprawia, że daje ludziom dobro, tak? Różne dobro. Czasem ci ludzie pytają, a skąd to masz? To jest moment, w którym można im powiedzieć wprost o Panu Bogu. Dobrego poniedziałku. Trzymajcie się, do widzenia.